Panie marszałku, ja z miejsca, bo nie chcę zabierać za dużo czasu, powiem, że generalnie nie mam uwag do uchwały. Uważam, że kanał Augustowski to jest przepiękna inwestycja, bardzo istotny zabytek. Przypomnę, to jest zabytek wpisany do rejestrów w 1968. Ale prawdę mówiąc, zamiast uchwały wolałbym w tej materii aktywność rządu na rzecz tego kanału, która by rozwiązała kilka kwestii, niestety odłożonych w czasie. Ja o tym powiem dlatego, że warto przypomnieć takiego byłego ministra kultury Białorusi, Pawła Latuszkę, który dziś jest czołowym opozycjonistą białoruskim i który w czasach, kiedy także byłem ministrem, wykonał szereg rozmaitych prac po stronie białoruskiej, to jest około 20% tego kanału, poprawiając nie tylko żeglowność, ale razem z ministrem spraw zagranicznych wówczas umożliwił, krótko mówiąc, Polakom i Białorusinom, zwłaszcza od strony Grodna, na swobodny ruch turystyczny, przygraniczny, po to, aby te tereny generalnie żyły. Przypomnę też, że w 2010 roku, następnie w 2012, mieliśmy taką sytuację, że mógł być ten kanał wpisany do zabytków klasy UNESCO. Trzeba było ten wniosek wycofać, gdyż zgromadzony materiał przede wszystkim pokazywał, że aż 40% tego kanału jest częściowo sztuczny. I trzeba było podjąć decyzje, które częściowo zostały zarysowane w 2014 roku dwoma ekspertyzami, gdzie można z tego kanału było uczynić albo zabytek klasy UNESCO, albo starać się nawiązać do długiej historii, aby był to obiekt jednak o znaczeniu gospodarczym i turystycznym. Ten dylemat pozostał do dziś. Ja wówczas wpisywałem akurat na listę UNESCO cerkwie z Podkarpacia wspólnie z Ukrainą. Pracowaliśmy z Białorusią, wspomnianym panem ministrem Latuszką. Wpisaliśmy kopalnię soli w Bochni, rozszerzyliśmy w Puszczę Białowieską w wniosku istniejącym, co absolutnie w tej chwili rząd częściowo przynajmniej neguje, negował to świętej pamięci Szyszko. Natomiast chcę podkreślić jedną rzecz. Nie może być tak, że czcimy kanał w jakimś sensie uchwałą, a w tym czasie, krótko mówiąc, nie są kontynuowane prace, które dla tego kanału są bardzo istotne z punktu widzenia jego potencjału, ogromnego potencjału, to przyznaję, zarówno turystycznego, ewentualnie gospodarczego lub kulturowego. Ten dylemat w 2014 został przygotowany w postaci określonych opracowań, bardzo cennych, jedynych w swoim rodzaju po 1968 roku. Wcześniej Białoruś wpisała także tą swoją część do rejestru zabytków i mamy sytuację pewnej stagnacji. Ja się cieszę z tej inicjatywy, że wspominamy ten kanał, ale chcę podkreślić i zaapelować. Zróbmy postęp w tej materii, bo to jest niezwykle cenny obiekt, bardzo trudny, o bardzo zróżnicowanych zarówno śluzach, upustach, jazach. Każdy z nich jest inny, nietypowy. Przykład absolutnej architektury takiej najwyższej próby. Ale ważniejsze od uchwał, krótko mówiąc, są toczące się prace, postęp w tej materii, także elementy edukacyjne, bo ten kanał, krótko mówiąc, na to zasługuje. Dziękuję bardzo.